Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Gora, jestem doktorantem i już w tej chwili też pracownikiem naukowym Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. I faktycznie opowiem dzisiaj Państwu o tym, w jaki sposób nauka może usprawnić transport. Przygotowałem dosyć sporo slajdów, a my mamy chyba jakiś limit czasowy tutaj, prawda? Więc jeżeli będą jakieś pytania, zachęcałbym, żeby zostawić je może na koniec po prezentacji, chyba że będzie rzeczywiście coś pilnego, niezrozumiałego, to wtedy proszę pytać. Zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że Państwa tutaj widzę, bo to znaczy, że dotarli Państwo szczęśliwie na nasze wystąpienie dzisiejsze, a nie wszyscy mają tyle szczęścia. Właśnie w tej chwili tysiące kierowców stoi w warszawskich korkach, tracąc czas, nerwy i pieniądze i zanieczyszczając środowisko. Szacuje się, że kierowcy w 7 największych polskich miastach tracą rocznie z powodu korków prawie 4 miliardy złotych, a to są jedynie koszty uwzględniające jakby straty czasu i paliwa, a nie uwzględniają na przykład właśnie smogu, zanieczyszczenia powietrza czy hałasu. Smog może powodować poważne choroby i również ofiary śmiertelne, być może nawet więcej niż wypadki drogowe w skali roku na świecie. Szacuje się, że z powodu wypadków właśnie ginie rocznie ponad 1 300 000 osób na drogach, ponad 20 milionów zostaje rannych. Więc to są to jakieś straszne liczby. I pytanie, czy możemy coś z tym zrobić, czy nauka może w jakiś sposób pomóc rozwiązać ten problem. Jeżeli zastanowimy się, skąd biorą się korki, to naturalne jest przypuszczenie, że pewnie jest za dużo pojazdów w porównaniu do przepustowości dróg, tak? Więc powinniśmy sprawić, żeby było mniej pojazdów. Więc na przykład jeżeli gdzieś podróżujemy, wybierajmy komunikację publiczną albo wybierajmy rower, tak? Co z korzyścią dla zdrowia, dzięki temu można zadbać o kondycję. Ja zazwyczaj jeżdżę właśnie rowerem, komunikacją publiczną w Warszawie. Dzięki temu, być może również dzięki temu, miałem okazję, będąc kiedyś w CERN-ie, wygrać Mistrzostwo Świata w piłkę nożną dla Polski. Być może pierwsze Mistrzostwo Świata dla Polski w historii. Także zachęcam każdego do korzystania z komunikacji publicznej i roweru, jeżeli jest taka możliwość. Natomiast no, jeżeli samo przekonywanie, zachęcanie społeczeństwa nie pomaga, no to miasta i zarządy dróg miejskich na całym świecie wymyślają bardziej wyrafinowane metody, na przykład wprowadzanie opłat za wjazd do centrów miasta lub za parkowanie, albo wręcz zakazywanie wjazdu do pewnych stref. Są też pomysły, żeby zamiast wprowadzać opłaty za przejazd, za używanie samochodu, to dawać nagrody osobom, które nie używają samochodu. Takie. Po prostu nie jeżdżą samochodem. No i są tego typu też pomysły i są ciekawe inicjatywy na przykład współdzielenia samochodu. Kiedy dzisiaj na przykład jechałem autobusem na wystąpienie, to z takim, no, trochę przerażeniem stwierdziłem, że wszystkie korki, te duże korki, które się tworzą gdzieś na ulicach w Warszawie, są spowodowane przez kierowców, którzy mają duży samochód. W tym samochodzie są sami, jedzie jedna osoba, maksymalnie dwie. Samochód ma 4 miejsca lub 5, więc być może możemy jakoś współdzielić ten przejazd, tak żeby faktycznie tych samochodów na drogach było mniej. No i tutaj również nauka może pomagać, tak, odpowiadać na takie pytania, w jaki sposób, gdzie wprowadzać te opłaty, jaka powinna być wysokość tych opłat, żeby no, z jednej strony nie spowodowało to jakichś dużych szkód dla społeczeństwa, a z drugiej strony faktycznie było skuteczne. I tu też może pomóc jakby poza takim zwykłym modelowaniem, matematyką, ekonomią, może się też przydać na przykład psychologia transportu, czyli badanie tego, jak kierowcy i podróżni reagują właśnie na informacje o tym, że gdzieś są wprowadzone opłaty albo gdzieś są korki, bo to, że gdzieś są korki, też jest pewnego rodzaju opłatą, ponieważ płaci się swoim czasem i ewentualnie zużyciem paliwa. Więc to też jest bardzo ciekawe zagadnienie. I jeżeli właśnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób można badać zjawisko ruchu drogowego, to ja te wszystkie możliwe badania podzieliłem na 4 kategorie. Modelowanie ruchu drogowego, czyli zazwyczaj jeżeli chcemy badać jakieś zjawisko fizyczne, musimy mieć jakiś jego model, zbudowany najczęściej na podstawie analizy tego rzeczywistego zjawiska. Chcemy potem już mając model, czy mając dane dotyczące rzeczywistego zjawiska, w jakiś sposób te dane analizować, czy ten model analizować. Możemy też robić predykcje, więc tak jak robimy prognozy pogody, możemy próbować prognozować, jaki będzie ruch drogowy, na przykład za 15-20 minut albo następnego dnia.
I jeżeli już możemy coś modelować, możemy coś prognozować, analizować, można się pokusić o optymalizację, czyli projektowanie algorytmów, czy jakichś rozwiązań, które faktycznie miałyby sprawić, że ten ruch drogowy będzie płynny, na tyle płynny, na ile będzie to możliwe. Ale żeby w ogóle badać ruch drogowy, czy jakiekolwiek zjawisko, trzeba mieć jakieś dane na temat tego zjawiska. Więc w przypadku ruchu drogowego tych możliwych źródeł danych jest kilka przynajmniej. Bardzo powszechne są na przykład pętle indukcyjne montowane w jezdniach, które wykrywają, że na przykład jakiś pojazd przejeżdża nad daną pętlą. Bardzo często są w stanie też klasyfikować, jaki to jest typ pojazdu, czy to jest samochód osobowy, ciężarowy, czy autobus. Mogą być też kamery instalowane gdzieś przy skrzyżowaniach, które monitorują po prostu otoczenie i mogą automatycznie też na przykład zliczać, ile pojazdu przejechało, z jaką prędkością. Pomocne mogą być do tego też radary, czy tak zwane lidary, a więc takie radary laserowe. Natomiast moim zdaniem przyszłość detekcji ruchu drogowego to są urządzenia w pojazdach, z którymi podróżują ludzie, takie jak ten telefon. To jest bardzo dobry detektor ruchu drogowego. Większość z nas podróżuje w tej chwili z takimi urządzeniami i takie urządzenia są w stanie zbierać dane satelitarne i ewentualnie przekazywać je do Centrum Zarządzania Ruchem, które zbierając takie dane od wielu użytkowników może budować rzeczywiście model tego ruchu. Tak? Możemy dzięki temu wiedzieć, jak ten ruch wygląda. No i na takiej zasadzie działa na przykład usługa Google Maps, która wyświetla informacje o tym, jak wygląda ruch, a też jest w stanie proponować kierowcom właśnie optymalne trasy. Są też prowadzone badania ankietowe, na przykład w Warszawie co kilka lat są takie badania, gdzie faktycznie pyta się ludzi o to, skąd, dokąd podróżują, w jakim celu i jakim środkiem transportu. I na tej podstawie budowane są na przykład tak zwane macierze podróży, które zawierają informacje o tym, jak dużo jest podróży z jednego obszaru Warszawy w tym przypadku do innego. Więc jak widać jest kilka przynajmniej tych możliwych źródeł danych, no i jeżeli już mamy dane o ruchu drogowym, możemy pokusić się o jego modelowanie. No i tu też są dwa podstawowe typy modeli, to są modele makroskopowe i mikroskopowe. Coraz popularniejsze stają się jeszcze też modele tak zwane mezoskopowe, które są czymś pomiędzy modelami makroskopowymi i mikroskopowymi, to za chwilę jeszcze o tym powiem. Natomiast modele makroskopowe to są modele, które starają się opisywać ruch drogowy w terminach zagregowanych wartości, takich jak prędkość, natężenie ruchu, gęstość pojazdów. Tak więc szukamy w tych naszych danych zależności pomiędzy tymi zagregowanymi wartościami. Nie modelujemy pojazdów jako pojedynczych obiektów, agentów. Tylko właśnie staramy się opisywać ruch już w terminach tych właśnie wartości takich makroskopowych, zagregowanych. I jest dosyć dużo tego typu modeli, już takie pierwsze modele zaczęły powstawać w latach 50. XX wieku. I najczęściej są to modele, które są budowane poprzez analogię do pewnych innych, lepiej znanych, lepiej zbadanych zjawisk fizycznych, na przykład dynamiki cieczy albo kinetycznej teorii gazów. Więc to jest jeden z rodzajów modeli, modele makroskopowe. Drugi rodzaj to są modele mikroskopowe i tu już opis ruchu drogowego jest inny, dlatego że każdy pojazd, każdy uczestnik ruchu jest modelowany jako osobny agent, osobny obiekt. I taki obiekt może się cechować na przykład właśnie swoim aktualnym położeniem, prędkością, punktem startowym, końcowym, trasą. Tak? Więc tu opisujemy każdy jeden pojazd i przy takich modelach też często stosuje się analogie do innych zjawisk fizycznych. Są na przykład modele, które są budowane na podstawie analogii do drugiej zasady dynamiki Newtona, gdzie na przykład reakcja, czyli na przykład przyspieszenie, tak, jest proporcjonalne do siły, a w tym przypadku reakcja, na przykład zmiana prędkości może być proporcjonalna do impulsu, jakim może być na przykład różnica w prędkościach pomiędzy pojazdami, które jadą gdzieś blisko siebie. Takie modele można implementować potem w programach do symulacji ruchu, za moment taki program pokażę, ale wcześniej zrobię pewien wstęp teoretyczny do tego programu i opowiem, w jaki sposób ja ten ruch drogowy modeluję, ponieważ to też jest bardzo ciekawe. Modeluję ruch drogowy przy pomocy automatów komórkowych. Czy ktoś z Państwa słyszał o automatach komórkowych i na przykład grze w życie Conwaya? Jakieś tak, pojedyncze osoby są. Gra w życie to jest akurat przykład takiego prostego automatu komórkowego, gdzie mamy dwuwymiarową
siatkę, właśnie, która podzieloną na komórki. W każdej chwili każda komórka może być albo pusta, czyli akurat w przypadku tej gry w życie mówi się, że to jest komórka martwa, albo może być zajęta, czyli mówi się o tym, że to jest komórka żywa. I są pewne reguły, które opisują zmianę stanu tych komórek w kolejnych krokach, tak? Czyli mamy czas dyskretny, w każdym kolejnym kroku następuje ewolucja tego automatu komórkowego, czyli stan, przeliczany jest na nowo stan komórek i te reguły zmiany stanu komórek są budowane jedynie w oparciu o stany, aktualny stan danej komórki i komórek sąsiednich, tak? Czyli w tym przypadku, jeżeli mamy jedną komórkę, to mamy 8 komórek, które też z nią sąsiadują i w zależności od tego, jaki jest stan tej komórki, to decyduje o tym, jaki będzie stan komórki akurat, która jest w środku, tak? Która sąsiaduje z tymi 8 komórkami już w kolejnym kroku. I startując od pewnych warunków początkowych, można przy pomocy właśnie tych prostych reguł ewolucji automatu komórkowego tworzyć różne skomplikowane struktury. Tutaj akurat na obrazku jest taka struktura występująca w grze w życie, dosyć typowa, która nazywa się glider, czyli szybowiec. I obecnie jest to godło społeczności hakerów, to jest taka ciekawostka. Natomiast pewnie Państwo nie wiedzą o tym, że automaty komórkowe to jest częściowo polski wynalazek. Stanisław Ulam, przedstawiciel Lwowskiej Szkoły Matematyki, wspólnie z Johnem von Neumannem w czasie swojego pobytu w Los Alamos, już po II wojnie światowej, pracowali właśnie wspólnie nad automatami komórkowymi. Ulam akurat pracował wtedy głównie nad bombą wodorową, natomiast von Neumann pracował nad nowymi modelami obliczeń, z takimi samoorganizującymi się komputerami w pewnym sensie, rozszerzającymi modele maszyny Turinga, więc to był taki zalążek właściwie sztucznej inteligencji, można powiedzieć. I von Neumann został zainspirowany właśnie przez Ulama, który już wcześniej nad podobnymi strukturami jak automaty komórkowe pracował. Więc dzięki temu, że ci dwaj panowie spotkali się w Los Alamos, dzisiaj mamy automaty komórkowe. No i okazuje się, że są one bardzo potężnym narzędziem. Stosuje się je w wielu dziedzinach nauki do modelowania różnych złożonych zjawisk. W szczególności do modelowania ruchu drogowego. Ja w swoich badaniach inspirowałem się modelem z kolei fizyków niemieckich, Nagela Schreckenberga. To jest właśnie dwóch fizyków, którzy na początku lat 90. opracowali model symulacji ruchu w jednym kierunku, tak? czyli po prostym odcinku. Mieliśmy w tym przypadku właśnie jednowymiarową taśmę. W oryginalnym modelu to była taśma cykliczna, czyli jeżeli pojazdy gdzieś dojeżdżały do końca taśmy, to potem pojawiały się na jej początku. No i ta taśma była podzielona na komórki. Każda komórka odpowiadałaby w rzeczywistości długości 7,5 metra. Tak jak w typowych automatach komórkowych czasy ewolucji tego automatu i prędkości były dyskretne, prędkość pojazdu to była liczba komórek, o które dany pojazd się przemieszcza. Więc w oryginalnym modelu to było maksymalnie 5 komórek, co odpowiadało prędkości maksymalnej 135 km na godzinę. No i teraz w każdym kroku, w każdej chwili każda z tych komórek mogła być albo pusta i wtedy jej stanem był nul, albo mogła być zajęta przez maksymalnie jeden pojazd i wtedy stanem komórki była aktualna prędkość tego pojazdu. I zgodnie z pewnymi regułami ruchu, które za moment pokażę, ten automat komórkowy bardzo prosty ewoluował tak, żeby przeliczać, jakie będą położenia i prędkości pojazdu w każdym kolejnym kroku. No i te reguły są naprawdę bardzo proste i są intuicyjne i również to jest pewna analogia do rzeczywistego ruchu. Na początek, wiadomo, chcemy jechać najszybciej jak się da, tak, ponieważ chcemy dotrzeć do celu w miarę szybko, więc staramy się przyspieszyć, no ale żeby nie przekroczyć pewnej prędkości maksymalnej, która może wynikać z ograniczeń samochodu albo z przepisów ruchu drogowego. No tak, chcemy jechać jak najszybciej, ale jeżeli przed nami jest samochód, no to musimy zachować bezpieczeństwo, żeby się nie zderzyć. Więc w drugim kroku ta prędkość jest redukowana, tak aby maksymalnie to był dystans do najbliższego pojazdu przed nami. Trzeci krok to jest czynnik stochastyczny z pewnym prawdopodobieństwem. Ta prędkość jest jeszcze modyfikowana o jedną jednostkę. Najczęściej to prawdopodobieństwo nie jest duże. No i to ma modelować takie zjawisko właśnie, że kierowcy mogą się zagapić, ktoś czasami trochę bardziej zahamuje niż powinien. I okazuje się, że właśnie takie zjawiska losowe decydują o tym, że czasami spontanicznie na autostradach tworzą się korki. Zupełnie bez żadnego powodu.
przy pewnych po prostu gęstościach pojazdów mogą się z tego powodu tworzyć korki. No i jeżeli po tych trzech krokach mamy już obliczoną prędkość, to w kolejnym, czwartym kroku dany pojazd przemieszcza się do przodu o tyle komórek, ile wynosi ta prędkość policzona wcześniej. I to jest przykład ewolucji takiego automatu komórkowego na dosyć niedużym odcinku z czterema pojazdami, a na dole pod spodem tu pojawiają się aktualne prędkości przeliczone właśnie z modelu. Ten model okazał się być bardzo popularny i skuteczny, dlatego że był w stanie wyjaśniać wiele zjawisk występujących właśnie w rzeczywistym ruchu na autostradzie. O tym, że wyjaśniał właśnie zjawisko spontanicznego formowania się korków, już tłumaczyłem, ale poza tym był w stanie również odwzorować tak zwany diagram fundamentalny, czyli zależność pomiędzy przepływem pojazdów, a więc liczbą pojazdów, które przejeżdżają przez dany punkt w jakiejś jednostce czasu, a gęstością, a więc liczbą pojazdów, które znajdują się na przykład na kilometrze autostrady. Tu po lewej stronie jest diagram, który został zbudowany na podstawie obserwacji ruchu na autostradzie w Niemczech, a po prawej stronie podobny diagram na podstawie już symulacji ruchu w tym modelu Nagela-Schekenberga. Więc widać, że wykresy mają pewne podobieństwo i faktycznie jest pewien poziom gęstości, około 20% zajętości drogi, więc mniej więcej jeden pojazd na 35 metrów, przy którym no jeszcze ten przepływ pojazdów jest maksymalny, ale powyżej tej gęstości już gdzieś mogą zacząć się formować korki. Ja uogólniłem ten model, ponieważ wspomniałem o tym, że modelował on ruch na prostym odcinku, jednowymiarowa taśma. Chciałbym zrobić symulację i model ruchu w dużym mieście, takim jak Warszawa, więc rozszerzyłem ten model, rozbudowałem go na sieć drogową w dużym mieście, gdzie sieć drogową reprezentuje jako tak zwany graf skierowany, więc mamy wierzchołki w tym grafie, które są połączone krawędziami. W niektórych wierzchołkach mogą się znajdować sygnalizacje świetlne. Krawędzie z kolei są podzielone na taśmy, które mogą być podzielone na komórki, tak jak w tym oryginalnym modelu. No i ruch po krawędziach może się odbywać właśnie zgodnie z tymi regułami modelu Nagela-Schekenberga, ale z pewnymi modyfikacjami, bo dodatkowo trzeba jakoś redukować prędkość przed skrzyżowaniem lub zakrętem. Mogą być różne profile kierowców, kierowcy nie jeżdżą takimi samymi samochodami, mają różne charakterystyki, mogą być różne typy dróg, wiele pasów, różne limity prędkości. Mogą być też w różnych porach dnia różne rozkłady punktów startowych, końcowych, więc to wszystko starałem się uwzględnić w swoim modelu i no, efekt jest dosyć ciekawy, ponieważ stworzyłem program, który nazwałem Traffic Simulation Framework, właśnie implementujący ten model, który opisałem dosyć wysokopoziomowo. Na tym prezentowanym filmie, który przygotowałem, mogą Państwo właśnie obserwować symulację ruchu w Warszawie, na realistycznej mapie drogowej Warszawy, pochodzącej z takiego serwisu OpenStreetMap. I te małe kropki na mapie to są właśnie pojazdy. Ich kolor odpowiada ich aktualnej prędkości, dzięki czemu można obserwować, gdzie dokładnie w mieście tworzą się korki i w jaki sposób. Poza tym z poziomu takiego interfejsu graficznego można edytować też tą mapę, ustawienia sygnalizacji świetlnych, właśnie rozkłady punktów początkowych, końcowych, wybierać, które odcinki mają być monitorowane w trakcie symulacji. Także jeżeli zbieramy dane, to potem te dane możemy analizować i wyciągać na tej podstawie wnioski. Więc taki program może mieć dosyć dużo zastosowań. I faktycznie znajduje on dosyć dużo zastosowań. Wspomnę teraz jeszcze chwilę o tym, w jaki sposób są tu wyznaczane trasy, ponieważ to jest też dosyć ciekawe. Na razie powiedziałem o tym, jak w tym modelu symulacyjnym odbywa się ruch po prostym odcinku, tak? Natomiast musimy w jakiś sposób wiedzieć, skąd dokąd kierowcy jeżdżą i jakimi trasami. Więc dane dotyczące właśnie tak zwanych macierzy podróży, a więc informacje, skąd dokąd jeżdżą kierowcy, pozyskałem właśnie między innymi od instytucji publicznych tutaj w Warszawie oraz na przykład z Głównego Urzędu Statystycznego i skorzystałem z dosyć znanych algorytmów, sprawdzonych algorytmów do znajdowania najkrótszych ścieżek w grafie. Być może część z Państwa słyszała o tak zwanym algorytmie Dijkstra, który jest bardzo popularny w informatyce. Jest również pewien algorytm heurystyczny do tego algorytmu Dijkstra, tak zwany algorytm A-gwiazdka, który nie zawsze znajduje rozwiązanie faktycznie optymalne, czyli najkrótszą ścieżkę, no ale działa szybciej od algorytmu Dijkstra i faktycznie ten algorytm A-gwiazdka zaimplementowałem. Natomiast te metody znajdowania tras, takie typowe, działają w sytuacji, kiedy zakładamy, że faktycznie kierowcy
wybierają najkrótsze trasy, że są racjonalni. Ale nie zawsze tak jest i nie zawsze kierowcy wybierają te trasy, które są optymalne, a też możemy wiedzieć, już widzieliśmy na wykresie, że gęstość pojazdów, czyli liczba pojazdów, które przejeżdżają, wpływa na to, jaki może być przepływ i jaka może być prędkość. Więc w teorii ruchu drogowego pojawiło się coś takiego, takie pojęcie jak równowaga Wardropa, o której przypuszczam, że większość z Państwa nie słyszała, ale może ktoś z Państwa słyszał o równowadze Nasza. To jest dosyć znane z teorii gier, w szczególności z ekonomii. Być może część z Państwa widziała też film Piękny Umysł, za który Russell Crowe właśnie otrzymał też Oscara i między innymi on grał Johna Nasha, świetnego matematyka amerykańskiego. Więc okazuje się, że ta teoria Nasza znajduje zastosowanie nie tylko w ekonomii, ale również w wielu innych dziedzinach, w szczególności też w transporcie, choć do pewnego stopnia te pojęcia transportowe można do ekonomii sprowadzić. W tym przypadku możemy założyć, że kierowcy to są jacyś nasi agenci, którzy stoją przed wyborem, którą trasą pojechać. Tak? Mają do wyboru kilka możliwych strategii i mogą wybrać jedną z kilku możliwych tras. W zależności od tego, jaką oni wybiorą trasę, potem będą tą trasą jechać, no i to wiąże się z jakimś kosztem, tak? No i to jest faktyczny koszt, który zależy od tego, ile pojazdów na przykład jedzie danym odcinkiem. No i równowaga Nasza to jest taki układ strategii, a więc w tym przypadku taki układ tras, że żadnemu z kierowców nie opłaca się zmienić swojej trasy, czyli swojej strategii, zakładając, że inni kierowcy też swojej strategii nie zmienią. Tak? Tak jest właśnie w równowadze Nasza i tak jest właśnie w tej równowadze Wardropa. I okazuje się, że jeśli wszyscy kierowcy mieliby wiedzę kompletną o sytuacji w ruchu i wszyscy byliby racjonalni, to faktycznie układ w ruchu drogowym zbiegałby do tej równowagi Wardropa. I to byłaby taka sytuacja, w której dla dowolnych punktów A i B, dla dowolnych punktów w sieci drogowej, jeżeli mielibyśmy kilka tras do wyboru między tymi punktami, to zawsze czas przejazdu przez te wszystkie trasy byłby albo taki sam, albo te trasy w ogóle nie byłyby uczęszczane przez kierowców, bo po prostu tam czasy przejazdu byłyby dłuższe. No ale wiemy, że tak nie jest. Dzięki temu mogą funkcjonować takie programy jak Google Maps na przykład, które podpowiadają najlepszą trasę, bo w rzeczywistości nie wszyscy kierowcy mają informacje o ruchu. Większość kierowców nie ma informacji o tym, jak ten ruch wygląda i też nie wszyscy kierowcy są racjonalni. Nie wszyscy kierują się takimi samymi kryteriami. Czasami ktoś może wybrać trasę trochę dłuższą, ale z jakiegoś powodu dla niego lepszą. Więc nie jest tak, że faktycznie ta równowaga Wardropa zawsze występuje w sieci drogowej. Natomiast z tą równowagą Wardropa jest też związany dosyć ciekawy paradoks, który nazywa się paradoksem Brassa. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy dwie trasy pomiędzy punktami A i B, to jest nasz A, punkt startowy, punkt B, punkt końcowy. No i mamy 4000 kierowców, którzy chcą jechać między tymi punktami. Mają do wyboru na początku tylko dwie trasy, albo przejechać właśnie przez punkt A, albo przejechać przez punkt B. I na niektórych, na dwóch odcinkach, od punktu startowego do punktu A, czas przejazdu zależy od tego, ile pojazdów jedzie przez ten odcinek. I to samo jest na odcinku między punktem B a końcem. Natomiast między startem a punktem B oraz między punktem A i końcem czas jest stały. Tak? To jest dosyć intuicyjne, bo wiemy, że w pewnych przedziałach faktycznie gęstości pojazdów czas przejazdu rośnie w przybliżeniu liniowo wraz z liczbą pojazdów w pewnych przedziałach faktycznie gęstości. Natomiast jeżeli są drogi wystarczająco szerokie, no to możemy przyjąć, że te czasy przejazdu są stałe, że tu praktycznie w ogóle nie tworzą się korki. No i teraz jeżeli nie ma odcinka między punktem A i B, czyli są tylko dwie możliwe trasy, to okazuje się, że możemy mieć równowagę Wardropa, w której 2000 kierowców pojedzie przez punkt A, 2000 pojedzie przez punkt B, nikomu nie opłaca się zmienić swojej trasy i czas przejazdu w obu przypadkach to jest 65 na przykład sekund, jakichś jednostek. Natomiast jeżeli dobudujemy odcinek, tak, między punktem A i B, co się wydaje intuicyjnie, mamy nową drogę, nowy odcinek, no to ruch się powinien poprawić. Okazuje się, że wcale nie musi tak być, bo jest możliwa równowaga Wardropa, czyli ta równowaga nasza, w której 4000 kierowców, a więc wszyscy, przejadą najpierw tu w górę do punktu A, potem z A do B i z B do końca. I nawet jeżeli pomiędzy punktami A i B nie ma kosztu, to wtedy i tak łączny koszt, czyli łączny czas przejazdu, to będzie 80, czyli więcej niż za pierwszym razem, a to jest równowaga Wardropa i żadnemu z kierowców nie opłaca się zmienić trasy.
Więc to jest jakiś paradoks, który jest związany z tym, że no po prostu ta tak, no równowaga Wardropa wcale nie musi być jakby optymalnym układem strategii w skali globalnej, tak? Że to nie zawsze jest coś, co faktycznie musi być optymalne. I takie rzeczy naprawdę się dzieją. To nie są tylko rozważania teoretyczne, przy czym dzieją się najczęściej w drugą stronę. Na przykład w Stuttgarcie, w Nowym Jorku, w Seulu były takie sytuacje, że na przykład zamykano jakiś most czy autostradę i po prostu z tego powodu ruch się poprawił, bo ruch trochę się rozłożył. Tak? Wcześniej wszyscy jechali przez jeden odcinek, na tym odcinku tworzyły się korki, albo jeżeli nie na tym, to na gdzieś odcinkach dojazdowych do tego naszego odcinka tworzyły się korki. W momencie, kiedy zamknięto odcinek, ruch nagle się rozłożył, kierowcy znaleźli trochę jakieś inne trasy, bo tych tras innych możliwych było kilka i ruch się poprawił. Podobnie ponoć było w sytuacji tutaj w Warszawie, kiedy spłonął most Łazienkowski, a potem go otworzono, to przez pewien czas korki były większe niż w momencie, kiedy tego mostu nie było. Więc takie sytuacje mogą się zdarzać. Dobrze, no to wspomniałem właśnie o tym modelowaniu i o tym, że jeden z wniosków z tego paradoksu Brasa jest taki, że sieć drogową należy projektować z głową, tak? Że nie jest tak, że wystarczy budować więcej dróg i to już nam załatwi sprawę, tylko faktycznie trzeba dobrze przeanalizować, gdzie te drogi budować i w jaki sposób. Co możemy jeszcze robić z ruchem drogowym, jak go badać, jakie możemy mieć dane? Predykcja krótkoterminowa, czyli na przykład co się będzie działo za 10 minut, długoterminowa, co się będzie działo następnego dnia i to na przykład w takich sytuacjach, kiedy wiemy, że następnego dnia może padać deszcz. Tak? Wiemy, że jeżeli jest zła pogoda, więcej kierowców czy więcej pasażerów wybiera samochód niż na przykład komunikację publiczną, bo musieliby dojść w deszczu czy w śniegu do przystanku i tam jeszcze czekać kilka minut, a poza tym, kiedy jest zła pogoda, no to też jedzie się wolniej najczęściej, tak? Więc tworzą się korki. Więc można badać na przykład właśnie jak pogoda może wpływać na ruch. Jakie mogą być natężenia ruchu i to właśnie zarówno w takich sytuacjach typowych, jak i nietypowych, kiedy jest na przykład wypadek i zablokowana droga albo jakaś impreza masowa czy manifestacja gdzieś w Warszawie, co dzieje się dosyć często, więc jak wtedy ten ruch będzie wyglądał. No i do robienia tego typu predykcji bardzo dobrze sprawdzają się na przykład tak zwane rekurencyjne sieci neuronowe. O sieciach neuronowych będę mówił za moment, ponieważ to jest też bardzo ciekawe zagadnienie związane z tematyką moich badań. Natomiast od razu też wspomnę, że te rekurencyjne sieci to są takie sieci neuronowe, w których mogą występować cykle. A dokładnie o sieciach neuronowych będę mówił za moment. Natomiast ja akurat w pracy naukowej w tej chwili zajmuję się przede wszystkim tak zwaną predykcją what if, czyli co będzie, jeśli coś się stanie. Czyli co będzie, jeśli na przykład zmienimy ustawienie konfiguracji świetlnej. Czyli mamy ustalone punkty początkowe, końcowe, trasy, reguły ruchu, mogą się zmieniać jedynie ustawienia świateł, no i chcemy policzyć na przykład łączne czasy czekania pojazdów na czerwonym świetle, tak? I w zależności od tego, jakie są te konfiguracje świateł, chcemy wiedzieć, jakie mogą być te łączne czasy czekania pojazdów, po to, żeby na przykład już zoptymalizować ruch, tak? To jest krok w kierunku optymalizacji, czyli żeby znaleźć optymalne ustawienia świateł. Więc możemy właśnie na przykład te nasze ustawienia świateł wprowadzić do programu, do symulacji ruchu, który pokazałem. Ten program będzie sobie działał kilka minut i da w wyniku jakiś czas czekania. Działa? Działa. Okej, mamy w takim razie sygnalizację jako obiekt, który może mieć pewną fazę światła zielonego, światła czerwonego i pewne przesunięcie w fazie, czyli jakiś czas od początku na przykład symulacji do pierwszej zmiany fazy światła, na przykład ze światła czerwonego na światło zielone. Tak? I tak możemy sobie tą sygnalizację reprezentować, tak sobie możemy ją wyobrażać. No tak, ale w Warszawie mamy około 800 skrzyżowań ze światłami. Wystarczy tak naprawdę ustawić po jednej sygnalizacji na każdym skrzyżowaniu, ponieważ pozostałe sygnalizacje na skrzyżowaniu muszą być synchronizowane, aby zapewnić bezpieczeństwo. No ale jeżeli nawet zmienialibyśmy jedynie tylko te przesunięcia w fazie, czyli które mogą mieć 120 możliwych wartości, no to mamy 120 do potęgi 800 możliwych ustawień offsetów. No to jest jakaś, czyli tych możliwych ustawień przesunięć w fazie, jakaś astronomiczna liczba. A chcielibyśmy znaleźć jakieś ustawienie najlepsze, tak? Czyli wybrać to jedno faktycznie najlepsze, no to ktoś mógłby powiedzieć, że no to jest jak problem, jak szukanie igły w stogu siana. Tak? Znaleźć to jedno najlepsze ustawienie wśród 120 do potęgi 800 możliwych ustawień. No a z takim zagadnieniem muszę się borykać w swojej pracy naukowej.
Problem jest tak naprawdę jeszcze trudniejszy, dlatego że stuk siana ma no, mniej atomów, tak, niż łączna liczba atomów w obserwowalnym wszechświecie, szacowana na 10 do 80, czyli to jest znacznie mniej niż liczba ustawień świateł w Warszawie, no ale z kolei igła też ma więcej niż jeden atom, tak, więc trudniej, przynajmniej biorąc pod uwagę rozmiar przestrzeni możliwych tutaj rozwiązań, trudniej jest znaleźć optymalne ustawienie świateł w Warszawie, niż znaleźć igłę w stogu siana. A jeszcze ciekawe porównanie, na przykład liczba możliwych rozgrywek w grze w Go, to jest dosyć popularna chińska gra, w której niedawno komputery po raz pierwszy pokonały mistrzów świata, no to jest 10 do potęgi 700, czyli też w dalszym ciągu znacznie mniej niż liczba możliwych ustawień świateł w Warszawie. Trudne zadanie, nie tylko przed człowiekiem, ale również nawet przed komputerem, bo ktoś może powiedzieć, okej, no ale nie musimy być może przeszukiwać takiej olbrzymiej przestrzeni, tak? No i może da się znaleźć jakieś rozwiązanie znacznie szybciej. A okazuje się, że mogą być z tym problemy, dlatego że jest to problem, który udowodniono, że nawet w bardzo prostych modelach ruchu jest tak zwanym problemem NP trudnym, co w informatyce oznacza, że to jest bardzo trudna klasa problemów obliczeniowych, dla których prawdopodobnie, bo nie zostało to jeszcze udowodnione, ale wszyscy tak przypuszczają, że nie istnieją algorytmy, które potrafiłyby te problemy rozwiązywać szybko. Szybko to znaczy w czasie, który byłby proporcjonalny do jakiegoś wielomianu od funkcji będącej wielomianem od danych wejściowych, od rozmiaru danych wejściowych. Najprawdopodobniej to musiałaby być jakaś funkcja wykładnicza, więc wtedy ten czas znacznie się zwiększa. A w praktyce dodatkowo może być bardzo w ogóle trudno zdefiniować optymalność, tak? Tutaj te problemy rozważamy na razie w bardzo uproszczonych modelach matematycznych, tak? Które mogą być odległe od rzeczywistości. W rzeczywistości ruch drogowy nawet może nie być zjawiskiem deterministycznym, tak? Więc widać, że to jest trudne zagadnienie. Ale być może nie musimy znajdować rozwiązania optymalnego, tak? Czyli nie musimy tej jednej igły znaleźć w stogu siana, tylko jakąś trochę podobną, tak? Może nie aż tak dobrą, ale wystarczająco dobrą, a być może już takich igieł jest dużo więcej, więc jesteśmy w stanie je znaleźć łatwiej. Czyli to będzie tak zwane rozwiązanie suboptymalne. No i z pomocą tutaj mogą przyjść tak zwane metaheurystyki, czy algorytmy przeszukiwania przestrzeni możliwych rozwiązań. Okazuje się, że tutaj jakby możliwości są dużo większe, ale w dalszym ciągu w jakiś sposób trzeba oceniać jakość tych rozwiązań, tak? Czyli widzieliśmy, że jak w tej chwili ocenianie jakości ustawień świateł wyglądało, wprowadzaliśmy dane do symulatora ruchu i otrzymujemy czas czekania. Ale to wszystko jest złożone obliczeniowo. Jedna symulacja na standardowym komputerze, takim jak ten, trwa kilka minut. Możemy próbować to wszystko rozpraszać na jakieś klastry obliczeniowe, korzystać z kart graficznych i to wszystko pomaga. No ale jeżeli tych ustawień chcemy przebadać bardzo dużo, no to widać, że to wszystko może być złożone obliczeniowo. Więc mogą się przydać tak zwane metamodele, tak? Czyli metody przybliżania tych naszych modeli mikroskopowych. Tu wspominałem o tym modelu właśnie Nagala-Schekenberga. Może da się to w jakiś sposób obliczyć szybciej, być może kosztem dokładności, czyli może spróbujmy zrobić przybliżenie. I faktycznie poszedłem w tym kierunku. Robiłem badania w ostatnim czasie na obszarze Starej Ochoty w Warszawie, obszar około 15 skrzyżowań ze światłami w okolicach mojego wydziału przy ulicy Banacha. I właśnie starałem się przybliżać wyniki symulacji, tak? Najpierw bardzo prosty model, tak zwany analityczny. Możemy szacować czasy przejazdu przez dany odcinek na podstawie długości tego odcinka, no i ewentualnie jakichś typowych, domyślnych prędkości, które są na tym odcinku, tak? No i to działa do pewnego stopnia, ponieważ czas obliczeń już z kilku minut możemy zredukować do kilku sekund, no ale tracimy na dokładności, tak? Mogą to być błędy przybliżeń rzędu 20%, więc to jeszcze nas nie zadowala. To przybliżenie jest za proste, więc przybliżane zjawisko jest prawdopodobnie zbyt złożone. Więc może spróbujmy metody tak zwanego uczenia maszynowego, tak? Ostatnio bardzo popularne. Więc my mamy tutaj jakąś funkcję, która idzie ze zbioru ustawień świateł do właśnie tych naszych wartości, czyli czasów czekania, które chcemy przybliżać. Tak naprawdę dla danego ustawienia świateł my zamiast jednej konkretnej wartości możemy mieć jakąś zmienną losową, tak? Bo ten ruch może być też modelowany w modelach niedeterministycznych. No i zakładamy, że mamy jakiś model, w tym przypadku model symulacyjny, deterministyczny. Generujemy pewien zbiór treningowy, czyli na przykład przeprowadzamy symulację dla od 10 do 100 tysięcy różnych ustawień świateł. I na tym zbiorze
trenujemy właśnie tak zwane algorytmy już uczenia maszynowego, machine learning, aby przybliżały wyniki symulacji. No i teraz użyłem tego trudnego słowa machine learning, które być może części z Państwa jest znane, a części nie. Czy ktoś z Państwa słyszał o algorytmach uczenia maszynowego, machine learning, o sztucznej inteligencji ogólnie? O sztucznej inteligencji tak, więc faktycznie pewnie Państwo słyszeli, że ta sztuczna inteligencja w ostatnim czasie zaczyna być lepsza od człowieka niemal w każdej dziedzinie, niemal w każdym obszarze naszej działalności i są przypuszczenia, że w perspektywie kilkudziesięciu lat to już roboty i maszyny będą mogły za nas robić praktycznie wszystko. W tej chwili już 20 lat temu komputery wygrywały z mistrzami świata w szachy. Od roku komputery potrafią wygrywać właśnie z mistrzami świata w Go. Potrafią już rozpoznawać ludzką mowę i zamieniać ją na tekst pisany. Potrafią bardzo szybko tłumaczyć tekst z jednego języka na drugi i rozpoznawać obiekty na zdjęciach ze skutecznością lepszą niż człowiek, co ma na przykład zastosowanie w rozpoznawaniu obiektów i tagowaniu zdjęć na portalu Facebook albo w rozpoznawaniu obiektów właśnie poprzez kamery w pojazdach autonomicznych, o których też będę za chwilę wspominał. Więc widać, że tych możliwych zastosowań sztucznej inteligencji jest bardzo dużo, a większość tych przełomowych wyników, o których opowiadałem, jest związane z jednym konkretnym algorytmem sztucznej inteligencji, z tak zwanymi sieciami neuronowymi. Więc czym jest sieć neuronowa? No każdy z nas tak naprawdę ma w swojej głowie taką sieć neuronową, tylko prawdziwą, naturalną. Nasz mózg składa się z miliardów neuronów, które są ze sobą połączone, przesyłają między sobą impulsy elektryczne, sygnały, dzięki czemu w naszym umyśle wykonywane są obliczenia. I na takiej zasadzie działa nasz mózg i ktoś kiedyś wpadł na mądry pomysł, że spróbujmy coś takiego zrobić na komputerze, tak? Czyli zróbmy taką sztuczną sieć neuronową albo na początek sztuczny neuron. To jest taki właśnie sztuczny neuron, tak? Czyli mamy jakieś dane wejściowe, które normalnie też wchodziłyby jako dane wejściowe do naszego neuronu w głowie. Coś w jakiś sposób te dane wejściowe mogą być zamieniane czy transformowane przy pomocy tak zwanej funkcji aktywacji. I generowane jest pewne wyjście już z tego neuronu, tak? Czyli ta funkcja aktywacji to jest pewna funkcja, która właśnie bierze dane wejściowe, przypisuje do tych danych wejściowych pewne wagi, które w trakcie uczenia neuronu czy sieci neuronowej mogą być modyfikowane, no i daje jakiś wynik, tak? I okazuje się, że tak samo jak w naszym mózgu można tych neuronów połączyć ze sobą bardzo dużo i stworzyć tak zwaną właśnie sztuczną sieć neuronową, to jest na obrazku po prawej stronie. No i właśnie te sztuczne sieci neuronowe, tak zwane głębokie sieci neuronowe, które mają bardzo dużo warstw, okazały się być super skuteczne w wielu zastosowaniach właśnie związanych z rozpoznawaniem obrazu, rozpoznawaniem mowy i przewiduje się, że w każdym zastosowaniu, które człowiekowi zajmuje mniej niż jedną sekundę, więc tak naprawdę jest realizowane przez naszą podświadomość, my tego nie kontrolujemy, no to te sztuczne sieci neuronowe będą mogły jakby ten mechanizm działania naszego mózgu odtworzyć w przyszłości. A czy taka sztuczna sieć neuronowa może nauczyć komputer naśladować symulację ruchu drogowego? Dobre pytanie. Tutaj widzieli Państwo wcześniej obrazek, na którym zamiast tej sieci neuronowej była symulacja ruchu, tak? Konfiguracje świateł były wprowadzane do programu do symulacji. Program do symulacji zwracał pewien czas czekania. Czy możemy zrobić coś takiego dla sieci neuronowej, czyli przekazać jej na wejściu konfigurację świateł i otrzymać jakiś wynik? Za moment opowiem, jakie są wyniki eksperymentów z tym związanych, natomiast powiem też o pewnym uzasadnieniu teoretycznym, dlaczego to w ogóle ma szansę powodzenia. Okazuje się, że właśnie w tej teorii uczenia maszynowego, w teorii sieci neuronowych jest coś, co nazywa się twierdzeniem o uniwersalnej aproksymacji, która z grubsza mówi tyle, że każdą funkcję ciągłą na zbiorze zwartym można przybliżać z dowolną dokładnością siecią neuronową z jedną tylko warstwą ukrytą. Tutaj mówiłem o tych sieciach neuronowych z wieloma warstwami, które się świetnie sprawdzają do rozpoznawania mowy lub obrazów, natomiast nawet tutaj jedna warstwa teoretycznie może jakieś bardzo złożone funkcje dowolnie dobrze przybliżać. No ale to twierdzenie nie mówi ani o tym, jak duża musi być ta warstwa ukryta, ile czasu trzeba trenować sieć, jak duży musiałby być ten zbiór treningowy. No ale przynajmniej sugeruje, że te sieci neuronowe z jakiegoś powodu są dobrymi aproksymatorami funkcji ciągłych, tak? I z jakiegoś powodu my też te sieci neuronowe mamy w naszym umyśle. Dlaczego akurat sieci neuronowe, a nie inne struktury? Czy to jest z tego powodem? Nie wiadomo. Natomiast to twierdzenie przynajmniej sugeruje, że sieci neuronowe faktycznie mogą bardzo dobrze przybliżać dowolnie złożone funkcje.
I faktycznie wykorzystałem to w swoich eksperymentach. Przeprowadziłem eksperymenty, w których na początek wygenerowałem ponad 100 tysięcy wyników symulacji właśnie w tym programie do symulacji ruchu, który pokazywałem. To były eksperymenty, czy właściwie obliczenia w laboratorium mojego wydziału, czy też na jakichś zewnętrznych klastrach. I razem tu z kilkoma kolegami stworzyliśmy program komputerowy, który nazwaliśmy Tensor Traffic. Tensor dlatego, że korzysta też z biblioteki TensorFlow właśnie do przeprowadzania obliczeń na tensorach, czyli tak zwanych macierzach wielowymiarowych. Okazuje się, że te procesy związane z obliczeniami sieci neuronowych i z trenowaniem sieci neuronowych w dużym stopniu można sprowadzić właśnie do obliczeń na macierzach. I okazuje się, że otrzymaliśmy naprawdę bardzo dobre wyniki. Taka sieć neuronowa była w stanie przybliżać wyniki symulacji komputerowej ruchu drogowego z średnim błędem 1,2%. Więc bardzo dobre przybliżenie. Błąd maksymalny na dużym zbiorze kilkunastu tysięcy przypadków to było mniej niż 7%, a kiedy już ta sieć neuronowa jest wytrenowana, to już z tym czasem obliczeń schodzimy poniżej 1 sekundy. Tak, nawet na takim komputerze. Więc widać, że to jest znakomita metoda. Tu, żeby jeszcze pokazać, bo wspominałem o średnim błędzie, o błędzie maksymalnym, natomiast tu jeszcze jest rozkład błędu na zbiorze testowym dosyć dużym, gdzie widać, że ten rozkład jest w przybliżeniu rozkładem normalnym, więc widać, że dla większości przypadków faktycznie te błędy przybliżeń są małe i to jest rzeczywiście bardzo dobra metoda przybliżania wyników symulacji komputerowej. No i teraz możemy to już zastosować do optymalizacji ruchu drogowego. W jaki sposób? Wiemy już, że możemy bardzo szybko, czyli przy pomocy tych naszych sieci neuronowych, testować, jak dobre są różne ustawienia świateł. Więc jeżeli możemy to robić szybko, to możemy takich ustawień świateł przetestować bardzo dużo. No nie aż tak dużo, ile wynosi ten nasz zbiór wszystkich możliwych świateł, większy niż stuksiana i liczba atomów we wszechświecie, ale no dosyć dużo. Tak, ale mimo tego, że możemy to robić szybko, to trzeba jakoś tą naszą przestrzeń możliwych ustawień, czyli ten nasz stuk siana, jakoś sprytnie przeszukiwać. I do tego mogą służyć na przykład właśnie metaheurystyki, o których wspomniałem. Przykładem takiej metaheurystyki jest algorytm genetyczny. To jest też bardzo ciekawy algorytm inspirowany ewolucją, procesem doboru naturalnego, czyli na początku te nasze konfiguracje sygnalizacji świetlnej są kodowane do postaci puli genotypów. Te genotypy są oceniane właśnie przy pomocy albo symulacji komputerowej, albo sieci neuronowych. Wybierane są najlepsze, dochodzi do reprodukcji, krzyżowania tu materiału genetycznego, potem może być ten materiał genetyczny jeszcze mutowany i powstaje nowe pokolenie genotypów, w tym przypadku nowe pokolenie ustawień sygnalizacji świetlnej. Potencjalnie lepsze, czyli w naszym przypadku lepiej przystosowane do tych warunków, których mieliśmy, czyli do środowiska w środowisku symulacyjnym albo właśnie w sieci neuronowej, która to środowisko przybliżała. No i okazuje się, że po całym cyklu kilkudziesięciu takich iteracji możemy otrzymać bardzo dobre ustawienia świateł. Na przykład dla populacji 100-elementowej, czyli na początku mieliśmy 100 ustawień świateł, po 30 iteracjach udawało się znaleźć genotyp lepszy o około 20% od najlepszego genotypu w tej początkowej populacji. Tak? Czyli już po 100 pokoleniach ten nasz genotyp, materiał genetyczny, czy nasz ustawienie świateł może być o 20% lepsze właśnie jako w terminach tej funkcji łącznego czasu czekania pojazdów na czerwonym świetle. I czas takich obliczeń to wynosi około 800 sekund bez kart graficznych. Z kartami graficznymi szacuję, że to byłoby poniżej 30 sekund. Dla porównania, porównanie z po prostu taką sytuacją, że losujemy sobie z tego stogu siana dużo przypadków, dużo obiektów i chcemy wybrać najlepsze. Losowanie 10 milionów ustawień, najlepsze z nich okazało się gorsze o około 2% od tego najlepszego znalezionego przez algorytm genetyczny w znacznie mniejszej liczbie kroków. Tak? Ten algorytm genetyczny sprawdził jedynie 3000 różnych ustawień, a tu losowaliśmy 10 milionów. No i czas obliczeń też był trochę dłuższy. I do czego to wszystko może się przydać? Już w przypadku takiej adaptacyjnej optymalizacji ruchu drogowego, na którą pracuję i którą chciałbym kiedyś być może wdrożyć tutaj w Warszawie, faktycznie możemy te nasze sieci neuronowe trenować i znajdować dobre ustawienia świateł offline, tak? Ponieważ to trenowanie sieci czy generowanie zbioru treningowego też zajmuje trochę czasu, więc nie da się tego robić na razie bardzo szybko w czasie rzeczywistym. Ale dla takich sytuacji typowych, na przykład wiemy, jak mniej więcej wygląda ruch w poniedziałki rano, w których miejscach tworzą się korki, jesteśmy w stanie stworzyć tak zwane typowe profile prędkości, typowe profile ruchu, od których
każdego dnia są pewne odchylenia, jest pewien szum, może być zamknięta droga, może być zła pogoda, więc są odchylenia, ale możemy tak spróbować wykryć jakąś sytuację typową i dla tych sytuacji typowych właśnie wytrenować te nasze sieci neuronowe i dla tych sytuacji typowych znaleźć dobre, czyli domyślne ustawienia świateł. No i potem w czasie rzeczywistym już wykrywamy stany ruchu, czyli zbieramy dane właśnie na przykład z tych naszych urządzeń i robimy predykcję krótkoterminową, jak ten ruch będzie wyglądał za 10-15 minut, też przy pomocy na przykład właśnie tych rekurencyjnych sieci neuronowych. Jeśli wykryjemy jakąś sytuację nietypową albo niepożądaną, że może powstać korek, jest jakiś wypadek, zamknięta droga, możemy dotrenować sieć neuronową i do tego służą tak zwane metody transfer learning, o których za moment też za chwilę powiem. I dzięki temu potem możemy dosyć szybko znaleźć potencjalnie lepsze ustawienie dla tej nowej sytuacji, tak? Czyli adaptujemy się do sytuacji nietypowej, w której na przykład jest wypadek, czy zaczyna być zła pogoda, więc to już nie jest sytuacja typowa, na którą byliśmy przygotowani, tylko musimy bardzo szybko dokonać jakąś zmianę. I o co teraz chodzi z tym transfer learningiem? To akurat jest metoda, która znalazła zastosowania między innymi do rozpoznawania właśnie obiektów na zdjęciach, kiedy trenowano sieci neuronowe, sztuczne sieci neuronowe do rozpoznawania na zdjęciach koty i okazało się, że sieci neuronowe potrafią to robić bardzo dobrze, a potem chcieliśmy podobną sieć neuronową zastosować do rozpoznawania psów na zdjęciach. I normalnie musielibyśmy pewnie trenować nową sieć neuronową zupełnie od początku, ale okazuje się, że w takich sytuacjach ta sieci neuronowe na dużych zbiorach danych uczą się wykrywać same pewne złożone własności występujące w tych danych. Na przykład najniższe warstwy sieci neuronowej aktywują się w sytuacji, tak jak neurony w naszym mózgu też czasami się aktywują w pewnych sytuacjach, to w przypadku tych sztucznych sieci neuronowych neurony aktywowały się na przykład, kiedy w danym fragmencie obrazka był jakiś łuk albo jakiś odcinek, tak? Więc ta sieć neuronowa, najniższe warstwy, nauczyły się już wykrywania na zdjęciach łuków, odcinków. Potem kolejne warstwy sieci neuronowych nauczyły się z tych prostych elementów składowych budować i rozpoznawać coraz to bardziej złożone obiekty, aż na końcu były w stanie rozpoznawać kota. Więc pomysł był taki, że w takim razie odetnijmy te kilka górnych warstw, skorzystajmy z tych warstw niższych, które już umieją same rozpoznawać na obrazkach odcinki czy łuki i po prostu dotrenujmy tą sieć, czyli te górne warstwy, dotrenujmy tak, aby po prostu były w stanie rozpoznawać psy. I okazało się, że to faktycznie działało, przypuszczam, bo nie jest to jeszcze potwierdzone eksperymentalnie, że podobne metody mogą się sprawdzić właśnie przy tej adaptacyjnej optymalizacji ruchu, a jeszcze też taka analogia do tego, w jaki sposób działa nasz mózg, pewnie też Państwo mają takie doświadczenie, że jeżeli już nauczymy się jakiejś rzeczy, na przykład języka obcego i potem chcemy się nauczyć rzeczy podobnej, powiedzmy języka niemieckiego czy jakiegoś innego, który jest inny, ale jednak do pewnego stopnia podobny, to przychodzi nam to dużo łatwiej niż w sytuacji, kiedy musielibyśmy się wszystkiego uczyć zupełnie od nowa, tak? Po prostu już ten nasz mózg pewnych rzeczy, pewnych wzorców, pewnych własności nauczył się za pierwszym razem. I to jest właśnie ten transfer learning. Natomiast może być pewien problem, o którym tu piszę na dole, ponieważ do tych wszystkich metod, żeby w ogóle robić jakiekolwiek predykcje, symulacje ruchu, musimy znać trasy pojazdów, tak? Czyli nie tylko wiedzieć, gdzie pojazdy są w tej chwili, jaką mają prędkość, ale też wiedzieć, gdzie te pojazdy mogą jechać. W tej chwili jest ten problem, no bo musielibyśmy umieć prognozować zachowanie człowieka, tak? A zachowanie człowieka jest trudne do przewidzenia, jak dobrze wiemy. Natomiast w przyszłości będziemy mieć właśnie pojazdy autonomiczne, czyli sterowane przez program komputerowy, a nie przez człowieka i dodatkowo takie, które będą mogły się komunikować między sobą, czyli będą mogły wymieniać informacje o swoich położeniach, prędkościach i również swoich planach, czyli dokąd chce jechać, w jaki sposób, po to, aby te pojazdy mogły synchronizować swój przejazd, na przykład przez skrzyżowanie albo po prostu manewry wyprzedzania. I również przekazywać właśnie do takiego systemu zarządzania ruchem, o którym tu wspominałem, informacje o tym, dokąd ten pojazd chce jechać, tak? I dzięki temu znacznie łatwiej będzie można robić prognozy po prostu tego, jak ten ruch będzie wyglądał. Natomiast taka komunikacja między pojazdami i również różne sensory w pojazdach autonomicznych mogą spowodować również znaczny spadek liczby wypadków, tak? W tej chwili szacuje się, że z tych wszystkich wypadków na drogach, które się pojawiają, 94% to są wypadki spowodowane przez człowieka. Naukowcy spodziewają się, że przynajmniej liczbę wypadków i ofiary śmiertelne dzięki tym pojazdom autonomicznym będzie można zmniejszyć przynajmniej 10-krotnie. A niektórzy wierzą również w tak zwaną wizję zero, w której ofiar wypadków nie będzie wcale. Być może czegoś takiego doczekamy.
Więc możliwych korzyści jest dużo, już zbieram się powoli do końca. Po pierwsze właśnie ta redukcja liczby wypadków, poprawa efektywności, bo też pojazdy mogą jechać bliżej siebie, bo ich czas reakcji jest krótszy niż czas reakcji człowieka. Osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci też będą mogły jechać pojazdem, nie będą musiały tutaj czekać na kierowcę. W trakcie przejazdu można wykonywać jakieś obowiązki, pracę, czytać gazetę, cokolwiek, dostarczać przesyłki czy zakupy. I być może nie będą też potrzebne w ogóle sygnalizacje świetlne, tak? Jeżeli te pojazdy autonomiczne będą mogły się komunikować i synchronizować po prostu przejazd przez skrzyżowanie. Więc to jest jakby taka ogólna wizja tego systemu, o którym tutaj opowiadałem, że faktycznie zbieramy dane o położeniach pojazdów, pojazdy mogą się komunikować ze sobą, przesyłać te dane do chmury obliczeniowej, w której faktycznie te eksperymenty, skomplikowane obliczenia z symulacjami i sieciami neuronowymi mogą mieć miejsce. Tu na górze jest jeszcze jeden ciekawy sensor, jakim może być dron. Tak? W tej chwili się też tego jeszcze nie robi, natomiast w przyszłości też zastosowanie dronów jest coraz powszechniejsze. Drony mogą po pierwsze latać właśnie gdzieś nad miastem, nad drogami, monitorować ruch z góry, a mogą też jednocześnie w tym samym czasie na przykład monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza, bo też są takie pomysły. Mogą nam też drony przewozić przesyłki, tak? I w szczególności, kiedy drony zaczną nam przewozić różne paczki, a taką usługę już w tej chwili świadczy w Wielkiej Brytanii na przykład firma Amazon, to tych dronów w powietrzu może być tak dużo, że zaczną powstawać, czy będą musiały zacząć powstawać powietrzne drogi, żeby też jakoś tym ruchem dronów zarządzać. No i mam przypuszczenia, że być może te metody zarządzania ruchem drogowym, o których opowiadałem, będą mogły być też przeniesione na ruch dronów. I to nie jest science fiction, to nie jest tylko mój pomysł. Miałem nadzieję, że jestem pierwszą osobą, która na to wpadła, ale nie, bo rok wcześniej mniej więcej podobne badania rozpoczęła NASA, Amerykańska Agencja Kosmiczna. Są już bardzo poważne konferencje naukowe nawet na ten temat, właśnie dotyczący przenoszenia tych metod zarządzania ruchem drogowym na zarządzanie ruchem powietrznym właśnie dronów. Więc to nie jest coś jakby zupełnie science fiction, tylko faktycznie takie rzeczy się bada. I jeszcze na koniec już wspomnę, nie, to jest przed końcem, jeszcze będzie potem jeden wątek. Natomiast jedno z możliwych zastosowań tego mojego programu, też dosyć ciekawe, projektowanie miast, na przykład Warszawy przyszłości. Tu nie wiem, czy ktoś z Państwa może kojarzy taką grę komputerową SimCity. Przypuszczam, że raczej nie. To może wspomnę, o co w tym chodzi. To jest taka gra komputerowa, w której bawimy się w burmistrza, ogólnie mówiąc. To znaczy, mamy jakiś swój ograniczony budżet, możemy sami zaplanować miasto, zdefiniować strefy mieszkalne, przemysłowe, handlowe, musimy zapewnić infrastrukturę drogową, transport publiczny, wodę, energię i tak dalej. W takim razie możemy na przykład zrobić podobną grę SimCity dla rzeczywistej Warszawy, tak? Mając dokładne mapy tego, jak Warszawa wygląda i jakieś modele opisujące realistycznie życie miasta, czyli transport w mieście, gospodarkę, możemy w symulacji komputerowej albo przy pomocy właśnie tych sieci neuronowych, o których wspomniałem, badać, jak różne ustawienia właśnie, czy jak różne plany miasta będą wpływały na to, jak będzie wyglądał transport, gospodarka w tym mieście, życie mieszkańców według pewnych kryteriów. I jest taki projekt na przykład Warszawa 2030, gdzie miasto Warszawa pyta swoich obywateli, jak chcieliby, żeby wyglądała Warszawa, tak? Tam odpowiedzi są, nie wiem, można przekazać mailowo czy na kartkach. Natomiast to jest jeden z pomysłów, że można byłoby właśnie zrobić takie wirtualne SimCity dla Warszawy, gdzie użytkownicy, a więc dowolny mieszkaniec Warszawy mógłby sobie wdrażać swoje pomysły, być może nie sam, być może wspólnie, być może korzystając z pomysłów innych warszawiaków i w takim środowisku symulacyjnym sprawdzać, jak nam się wtedy będzie żyło w tym mieście, tak? No i takie badania mogą prowadzić specjaliści właśnie z zakresu urbanistyki czy planowania miast, inżynierii ruchu, ale to może być projekt otwarty i każdy tak naprawdę mieszkaniec miasta mógłby taki eksperyment sam zrobić i sprawdzić, czy na przykład jak dobry będzie jego pomysł na to, jak ma wyglądać nasze osiedle. Więc to może być taki system, w którym współpracowałoby ze sobą wiele osób, tak? I wspólnie rozbudowywaliby miasto, korzystając też właśnie z wyników innych osób, albo te osoby mogłyby ze sobą rywalizować i mogłyby być na przykład nagrody dla najlepszych projektów, żeby była motywacja, tak? Żeby planować faktycznie dobrze miasto. No i teraz już zupełnie na koniec, tak, to już jest przedostatni slajd merytoryczny. Wspominałem właśnie o tym przybliżaniu symulacji ruchu drogowego sieciami neuronowymi. Wspomniałem właśnie o tym, że jest pewne twierdzenie, które uzasadnia teoretycznie, że to może przynieść dobre wyniki. Natomiast nie ma
twierdzenia, przynajmniej ja się jeszcze nie spotkałem z twierdzeniem, które by faktycznie uzasadniało, że te eksperymenty, które robiliśmy na modelu ruchu, faktycznie mogą się sprawdzić. To znaczy, że te sieci neuronowe, które budujemy, nie będą za duże, że ten potrzebny zbiór treningowy nie będzie aż taki duży. A jednak te wyniki eksperymentów były bardzo dobre i nasunęła się hipoteza, że być może to właśnie te automaty komórkowe, o których wspominałem, na których bazuję, da się łatwo przybliżać sieciami neuronowymi. Może to jest jakaś ogólna własność właśnie tych automatów komórkowych. I okazało się, że prawie nie ma badań na ten temat. Pomimo tego, że automaty komórkowe już są znane od lat 40. XX wieku, sieci neuronowe też mniej więcej lata 50., to prawie tego jeszcze nie badano, czyli tego właśnie, czy przy pomocy sieci neuronowych możemy przybliżać ewolucję automatów komórkowych, a okazuje się, że to może mieć mnóstwo potencjalnie zastosowań. Wspominałem na przykład o tej grze w życie Conwaya, jest też inny ciekawy automat komórkowy, tak zwana reguła 110 i w przypadku tych automatów komórkowych udowodniono matematycznie, to są po prostu ścisłe dowody, że to są tak zwane automaty Turing zupełne. Co to znaczy? To znaczy z grubsza tyle, że dowolny program komputerowy, który mogę zapisać, zaimplementować na maszynie Turinga, a więc z grubsza na takim komputerze, mogę też zakodować i uruchomić właśnie na modelu automatów komórkowych, na przykład właśnie na grze w życie. Więc jeżeli potrafilibyśmy przy pomocy sieci neuronowych przybliżać dobrze ewolucję takich automatów, no to to może mieć bardzo ciekawe zastosowania, bo okazuje się, że być może moglibyśmy mieć takie sztuczne sieci neuronowe, które będą nam potrafiły bardzo szybko dawać przybliżone wyniki pewnych obliczeń, które robimy na naszych komputerach. Kosztem oczywiście dokładności, tak jak w przypadku tego przybliżania ruchu drogowego, ale bardzo szybko, no kilka rzędów wielkości szybciej. Więc być może to jest tutaj o co walczyć. I tu jeszcze na koniec analogia do przybliżania rozwoju nowotworu, ponieważ automaty komórkowe stosuje się między innymi właśnie do modelowania rozwoju nowotworu. Tak jak modelujemy, jak się rozwija ruch drogowy w mieście, tak samo przy pomocy automatów komórkowych naukowcy, również z Uniwersytetu Warszawskiego, modelują rozwój nowotworu. I tak jak możemy badać konfigurację świateł, jak różne konfiguracje świateł wpływają na ten rozwój ruchu drogowego, jak dobry będzie ten ruch i chcielibyśmy zoptymalizować ustawienie świateł, tak samo robi się eksperymenty na przykład z optymalizacją terminów podawania radioterapii albo być może też jakichś innych metod leczenia. Więc okazuje się, że te metody optymalizacji korzystające właśnie z po pierwsze automatów komórkowych, symulacji ruchu drogowego, sieci neuronowych, algorytmów genetycznych potencjalnie mogą być bardzo uniwersalnymi metodami, które być może da się przenieść również na inne dziedziny, a więc wyjść znacznie dalej niż ten ruch drogowy, co jest no, bardzo ciekawym wnioskiem i jednym z planowanych przeze mnie kierunków badań. Natomiast to jest przyszłość, mam nadzieję, niedługa. I dziękuję za uwagę.